77 lat temu dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski "Bór" wydał decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie. Wybuchło dzień później, 1 sierpnia 1944 roku. O podjęciu walk w stolicy zdecydowano 21 lipca 1944 roku na spotkaniu generałów Tadeusza Komorowskiego, Bora, Leopolda Okulickiego, niedźwiadka i Tadeusza Pełczyńskiego, Grzegorza. 25 lipca generał Tadeusz Komorowski wysłał do Londynu depeszę skierowaną do naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego, w której stwierdzał: jesteśmy gotowi w każdej chwili do walki o Warszawę. 31 lipca po południu dowódca generał Komorow Spotkał się z pułkownikiem Antonim Chruścielem, komendantem okręgu AK Warszawa Miasto, miał on przekazać Borowi nieprecyzyjną, jak się potem okazało, wiadomość o tym, że sowieckie czołgi są już na przedmieściach Pragi. Ta niesprawdzona informacja była jednym z powodów, dla którego wahający się jeszcze bór podjął ostatecznie decyzję, że powstanie wybuchnie 1 sierpnia. Chruściel dzień wcześniej wysłał zaszyfrowaną wiadomość o godzinie W, Godzinę wybuchu powstania o 17. Pułkownik Chruściel uzasadniał tym, że w popołudniowym tłoku na ulicach żołnierzom podziemia łatwiej będzie niepostrzeżenie dotrzeć na miejsca zbiórek. W Powstaniu Warszawskim Chruściel był dowódcą całości walczących sił. 9 września 1944 roku skierował list do dowódcy Armii Krajowej generała Bora, domagając się odwleczenia decyzji kapitulacji. Został awansowany do stopnia generała brygady.